Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Przeprowadzono doświadczenie chemiczne przedstawione na schemacie. Uzupełnij opis obserwacji podając barwy otrzymanych roztworów. Napisz równania zachodzących reakcji chemicznych stosując zapis cząsteczkowy i jonowy. Ok. Mamy probówkę pierwszą, w której mamy tlenek magnezu, do której jest wprowadzany, a w samej probówce jest roztwór kwasu siarkowego 6. No to zaczynamy od tego zapisu. Jest tlenek magnezu, MgO. Magnez leży w drugiej grupie, czyli ma wartościowość 2, a tlen w tlenkach ma wartościowość 2, to jest do zapamiętania, czyli tutaj bez tych małych cyferek, bez indeksów stychiometrycznych. I mamy roztwór kwasu siarkowego 6, czyli H2SO4. I teraz z tej strony. Co my tu mamy? Mamy metal i resztę kwasową. Z tego tworzy się sól. Z metalu przepisujemy zawsze wartościowości i reszty kwasowej. Wartościowości są takie same, czyli znów nie mamy indeksów stychiometrycznych. Nie zostało podkreślone H2O, czyli tu jest H2O. I mamy zrobić, stosując zapis cząsteczkowy, to jest zapis cząsteczkowy i jeszcze jonowy. I w takim jonowym tlenków nie rozbijamy. Tu 2H plus SO4, 2 minus Mg. 2 plus SO4, 2 minus. No i wody też nie rozbijamy. Próbówka druga. Mamy tlenek miedzi 2. Czyli znów będzie taka postać. Kwas chlorowodorowy. Tworzymy sól. Miedź. Reszta kwasowa. Przepisujemy wartościowości. No i woda. Zauważamy, że po prawej stronie równania chemicznego mamy 2 chlory, 2 wodory. Tutaj tak nie mamy, czyli musimy dać dwójeczkę. I zapis jonowy. Tego nie rozbijamy. 2H plus 2Cl minus. Cu 2 plus 2 Cl minus. No i woda. Ok. Tutaj nam powstał siarczan 6 magnezu, a tutaj chlorek miedzi 2. I jeszcze przechodzimy do obserwacji. W wyniku ogrzewania w próbówce pierwszej powstał, tu wpiszecie, bezbarwny roztwór, a w próbówce drugiej niebieski roztwór. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.